Siema, jestem Szymek. Mary. Dobra, nie uda mi się przywitać, jak zwykle to jest najgorsze, co może być w moim kanale, przywitanie, ale kupiłem konsolę. Moja konsola nazywa się PlayStation R. Przepraszam, zmienię Marvel Spider-Man, więc zróbmy unboxing jej. No, to była moja pierwsza konsola, którą kupiłem, bo mam jej aż dwie. I to jest... Nie wiem, co to było. I mam tu moją grę. Wygląda zielono. Green screen. Więc kupiłem sobie green screen. Jak będę robił montaże śmiesznych momentów. Czy oni do joysticka serii nie dołączają kabla? A po co? Że mam joystick. Słuchawki dostałem to? Fajnie. Super! No i kabel. I jeszcze kabel HDMI. Dziękuję, dziękuję. Nie, żeby właśnie mi się jeden rozwalił przez kogoś. Tu mam mojego Slasha i konsola. Czy wy to widzicie? Stara i nowa naklejka. Jak to jest lepsze od samej konsoli. A to jest właśnie ta konsola. Taka czarna, konsolowa. Najładniejszą rzeczą są te wzorki tutaj. Są naprawdę świetną rzeczą i przypominają trochę PS-a 1, pierwszą wersję. Ten już mi rozbraja PS-a. Świetnie mieć kolegów. Teraz przejdźmy do normalnej części vloga razem z moim headsetem na mini jacka. To jest, że nie wiem w ogóle. Przechodzimy do prawdziwego vloga. No. Hej. Albo może nie, bo się z wami witam, otwierając moją konsolę nową, którą kupiłem na Black Friday i o tym właśnie opowiem dzisiaj. Więc w tym roku było raczej najgorsze Black Friday, jakie było odkąd przyjechałem. Najwięcej rzeczy po promocji było takich, które raczej nikogo nie interesują i nawet takie rzeczy nie miały dobrych promocji. Jak sami pewnie dobrze wiecie, Black Friday jest po to dla wielu ludzi, by kupić sobie coś, co cały czas chcieli, ale nie mieli na to pieniędzy. Niestety w tym roku, czyli wczoraj dokładnie, było na tyle dziwnie, że rzeczy, które ludzie najbardziej chcieli, one nie były po promocji, a jak była promocja, to na przykład 3-7%. I mówię to na poważnie, to była tragedia. Promocje dopiero były na rzeczy, które były z tamtego roku. I też czułem się, jakby to były promocje takie, które powinny być już jako normalne ceny w sklepach, bo już są rok i powinna cena spaść. Najlepiej mi wytłumaczyć to w taki sposób, jak Apple to robi mniej więcej w tym roku najbardziej. Rzeczy zeszłoroczne są w cenie tej samej, co były, ale tegoroczne są droższe, więc od razu robi się deal z rzeczy, które były z zeszłego roku w tej samej cenie, co były. No to jak się możecie domyślać teraz, nie było kompletnie żadnej promocji na przykład na te słuchawki, bo one nawet nie mają swojej starszej wersji, więc dlaczego miałby być deal na te słuchawki? Więc Black Friday miał takie promocje, jakie w każdy inny normalny dzień mogliście pewnie znaleźć, gdziekolwiek, będąc tutaj w Ameryce, no i nie ma co dużo mówić. Najlepsze zdecydowanie deale, które były, to w sumie jeden, naprawdę. Praktycznie jedyny deal, który był na Black Friday, który był naprawdę dealem, to PS4, którą kupiłem, już jej nie ma w pokoju tutaj. I no. I to tyle było. Najśmieszniejsza część jest właśnie w tym momencie, bo w zasadzie tego deala nie było na Black Friday. To było na Black Friday, ale na Black Friday już nie było, czyli zaczęło się przed nim. Ludzie wszystko wykupili i na Black Friday już nie było nigdzie. Ani na Amazonie, ani na eBayu, ani w Best Buyu, czyli najpopularniejszym sklepie elektronicznym w Stanach, ani w GameStopie, ani nigdzie. Ludzie stali w kolejkach po tą konsolę i jej na końcu nie dostali, bo jej nie było. Ja tylko dlatego miałem możliwość kupienia tej konsoli, bo dwa dni wcześniej, przed Black Friday, poszedłem do Best Buya i zapytałem się typka, czy jest ta konsola. Bo ogólnie ja i tam ktoś inny i mój kolega chcieliśmy posprawdzić, jakie są deale na Black Friday w tym sklepie. Oczywiście nie było nic. Totalnie nic ciekawego. No to zapytałem się typka, czy ma w ogóle tą konsolę, a on bardzo uśmiechnięty, szczęśliwy, że może mi ją dać, co było dziwne. Poszedł po karton i były tam trzy konsole. Od razu ktoś szybko podbiegł, powiedział, że chce dwie i ja wziąłem ostatnią i te powiedział, że to ostatnie, jakie są w sklepie.
A ja dlatego się wtedy zapytałem w tym Best Buy, jak byłem, bo chciałem na Amazonie kupić, ale już pisało wtedy out of stock. W aplikacji Best Buya też pisało out of stock, że nie można nawet przez internet kupić. No i w sumie nigdzie, 2 dni przed Black Friday. Dlatego mam w głębi siebie taką nadzieję, że chociaż te święta będą ciekawsze promocje niż teraz były. Przez to właśnie nie miało sensu dla mnie nawet kupować teraz laptopa. Spodziewałem się jakichś super promocji, a nie było kompletnie żadnych na najnowsze modele, tylko te na przykład z zeszłego roku. Max 200 250 dolarów. Więc mam nadzieję, że udało mi się teraz zaspokoić waszą ciekawość na Wiem, że Black nagrywasz, ale Friday. możesz mi pomóc szybko z choinką, bo naprawdę potrzebuję Okej, pomocy. dobra. Ale szybko. No spoko, chwila, pożegnam się tylko z nimi. Więc no, No to. chodź. Okej, dobra. Mniejsza, tyle już wam wystarczy, idę, bo zaraz mnie wkurzy tylko. Bye. La 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 la
Siema! Jestem Szymek! Pasa! Nie, uda mi się! Przestań mi dysk wyciągać! Co ty robisz? Wyciągam dysk. Boże, myślałem, że to jest jak stare dyskietki takie, że wyciągasz mi taśmę. To jest pół SSD. Tak, dysk SSD.